Ej, cześć wszystkim! Są Open 7, dalszy ciąg Arkanum. Chyba tą gazetę miałem znaleźć. Ta... Vampir... O! Vampir's Waiter dalej działa. Wcześniej... Ojej, przepraszam za to. Wstawiłem włączony wentylator. Okej. Okay. Wcześniej rano naczelny inspektor Henderson powiedział naszym reporterom: będziemy wdzięczni za każdą informację dostarczoną przez mieszkańców Caladonu. Użyjemy wszelkich środków, aby złapać tych haniebnych zabójców. W tej chwili policja obawia się, że o ile szaleniec nie zostanie szybko oddany w ręce sprawiedliwości, dojdzie do całej serii morderstw. Szczegóły sprawy, które udostępniła policja, są przerażające, ale jesteśmy przekonani, że morderca preferuje córy Koryntu. To na nieznane społeczność może spaść spokojna kontynuacja, naczelny inspektor, bla bla bla. Nie, to nie jest ta gazeta, której szukałem. No cóż. No cóż, trudno. Myślałem, że to ta, ale to nie ta. To nie było nic ciekawego. Jakiś wampir, ne. Dobra. Mam te czaszki bliźniąc jamskich, ale okazały się niezbyt przydatne. Znaczy no, nie wziął ich. Okej, dobra. Spójrzmy na mapę świata, której niestety nie można przybliżać. Chcę się dostać na wyspę Płogrów. Okej, dobra. Są ulgowe. Chyba zrezygnuję, wiecie co? Nie wiem, jak długo ci panowie by na mnie zaczekali, gdybym ich tutaj zostawił. Ale zaryzykują. Najwyżej potem czytam grę. Ta. Szkoda, że za psa też trzeba kupywać bilet. Okej. Dobra. Mamy dosyć dziwne przeczucie, że tu nic nie ma. O, może jednak jest. Dobra. Przygotujmy broń. Mam swoje ostrze ze Steelwater. Wchodzimy! Okej, okay. Widok niezbyt ładny, ale... ale stwierdzam zatrważający brak kogokolwiek. Okej, okay, jest safe. Otwarty. Eliksir paraliżujący. Wezmę to. Może komuś to się uda sprzedać. Oraz dziennik. Z laboratorium Płogrów. Zobaczmy. Skojarzenie mężczyzny człowieka z Płogrzycą jest dosyć rzadkie. Ble, ble, ble. Telder. W każdym razie... Au, łapki. Ktoś chyba jednak nie chciał, żeby to miejsce było odkryte. Zbytnio. Gdyby naprawdę nie chciał, to by to lepiej zabezpieczył. O cóż, dobra, nieważne. Wracajmy do Caladonu. Porozmawiać o tym z kimś. Tak. O, nawet nie pobrał drugiej kasy. Okej. Okay. Ci nie uciekli nigdzie. Więc możemy... Okej. Okay. No cóż, dobra. Chyba jednak przestali czekać, ale... ale jednak się zablokowali. Od Jurmunda dostałem drugi raz tą samą laskę. Okej, czemu by nie?
trzymaj sobie. Dobra. Nieważne, nieważne. Ruszajmy dalej. Zajrzę jeszcze na cmentarz. Może tam się znajduje gazeta, której szukam. Nie, nic nie widać. Jedz, pij i raduj się, jutro możesz już nie żyć. Śmierć zabrała go bez zastrzeżenia, wieczorami nosił się dumnie, a rano już leżał w trumnie. To spoczywa człowiek, którego nikt nie opłakiwał, o którym nikt nie wiedział i którego nikogo nie obchodził. Okej, dobra. Moglibyśmy poczytać dalej te nagrobki? Są dosyć śmieszne. Niektóre napisy. A no cóż. Ale mniejsza z nimi. Nie powiedzą nam nic treściwego. Poza paroma śmiesznymi aforyzmami. Dobra. Wróćmy do tego pana. I pokażmy mu nasze odkrycia. Co to jest? Tutaj nic. W biedniku też nic nie ma. Takie przyzwyczajenia. Z okresu, kiedy szukaliśmy butów. Jestem prawie pewien, że zmalał od naszego ostatniego spotkania. Pogadajmy z nim. Cieszę się, że tu jesteś. Pracowałeś z Tyronem, prawda? Kim jesteś? Gdzie jest Tyron? Nie wiem, miałem się tu z nim spotkać w celu wymiany informacji. Nie wierzę mu. Nie wierzę ci. Co mu zrobiłeś? Mógłbym ci zadać to samo pytanie, skoro wtargnęłaś się proszony do jego domu. Jestem jego znajomym już od dłuższego czasu, ale nigdy o tobie nie wspomniał. Ale wiem, kim jesteś i co ostatnio wpadło w twoje ręce. Coś, co może być obciążające dla pewnych osób, prawda? Może. Aha, widzę, że jesteś ostrożny. To mądre, bo stąpamy po cienkim lodzie. Więc dobrze. Podzielę się z tobą informacjami, które udało mi się zebrać, żebyś mógł sam zdecydować, czy nie wierzyć, czy nie. Sam nie jestem pewien, w jaką dużą część tego wszystkiego wierzę, ale o to, czego się dowiedziałem. Mniej więcej 55 lat temu grupa gnomów z przeróżnych stron Arkanum zaczęła czerpać ogromne zyski z inwestycji w nową technologię. Kiedy ich bogactwo i widoczne wpływy zaczęły rosnąć, wyszły na jaw stare uprzedzenia. Gnomy zawsze uchodziły za zachwalnych złodziei, innym rasom nie podobało się, że zyskują władzę. Zaczęły się kradzieże, pobicia i pokruszki, dziwne listy dostarczone w środku nocy, ostrzegające małe gnomy, żeby pozostały tam, gdzie ich miejsce. Gnomy próbowały zatrudnić ludzi jako ochroniarzy, ale nic nie dało. Każdy, kto w tamtym czasie pracował jako ochroniarz gnoma z definicji, był niegodny zaufania, leniwym typkiem. Z początku próbowały, zresztą bez sukcesu, stworzyć krzyżówkę elfów i orków, magiczną hybrydę na ich posyłki. Bliźnięta syjamskie. Właśnie tak, ale doskonale wiesz, co z nimi się stało, prawda? To był lekkomyślny pomysł. Orki pają naturalną niechęcią do gnomów, więc gnomy potrzebowały czegoś bardziej skłonnego do nauki i współpracy. Kolejnym oczywistym pomysłem były półogry. Gnomy były zmęczone ciągłym służeniem za zwierzynę łowną. Obietnica dużych ilości pożywienia zjednała gnomom niezwykle lojalną ochronę. Ale był pewien problem. Półogr był w tamtych czasach rzadkością i były po prostu solidne i były po temu solidnie naukowe powody. Gnomów bez ochroniarzy używano, aby wpływać na te z ochroną. Najważniejszym skupiskiem tych gnomów był w tym czasie Tarant, który wtedy wciąż jeszcze był monarchią. Gnomy prosiły więc króla o pomoc, ale ostateczną rzeczą, której ten sobie życzył w swoim królestwie, była grupa bogatych gnomów bankierów. Pobicia nasiliły się, a król wraz z całym dworem zamykał oko nad sytuacją. Przemykał. To właśnie wtedy, nazwijmy go panem X, decydował się działać. Pan X? Tak, któregoś wieczoru zapłacił prostytutce, żeby poszła z nim do jego domu i zamknął ją w piwnicy, gdzie przetrzymywał również pełnokrwistego ogra. Możesz sobie wyobrazić, co nastąpiło później. Umarła przy porodzie, jak możesz się było spodziewać, ale pan X miał teraz swojego przyszłego ochroniarza. Przyłączyły się do niego inne gnomy i wkrótce porwania zaczęły się na dobre. Co było dalej?
dla bezpieczeństwa założyły laboratorium rozradcze na wyspie, którą odwiedziłeś. Ich plan nie sprawdzał się tak wspaniale, jak tego oczekiwały, bo wszystkie kobiety umierały przy porodzie. Im więcej prostytutek znikało, tym bardziej władze interesowały się sprawą. Zdecydowali się więc spróbować metod chirurgicznych, ale kobiety były zbyt chorowite, aby to przeżyć. Wtedy jeden z najemników króla odkrył, co się dzieje. Na szczęście dla króla gnomy były już... Dla nieszczęście króla gnomy były już wtedy niewyobrażalnie bogate. Bogate w wystarczającym stopniu, aby zapłacić za zabójstwo króla i za porwanie królowej oraz jej małym synkiem. Od razu pojawiły się pogłoski, że to królowa jest morderczynią swojego męża. Królowa została przetransportowana na wyspę, prawda? Ta stała się pacjentką pierwszej udanej operacji. Zanim umarła, rodziła 3 razy. Zaraz po tym, jak Rada Przemysłowa zyskała władzę w Tarancie, zniknięcia prostytutek przestały zdać się tak często, za to rozpoczął się ciąg niewytłumaczalnych zaginięć żon i córek politycznych wrogów Rady. Ach, to okropne. Nie trwały one jednak zbyt długo, gdyż gnomy miały już wystarczającą liczbę samic półogrów, żeby móc się obyć bez ludzkich matek. Teraz były ich 1000 trzymanych w klatkach gdzieś na farmach rozrodczych. Udało im się utrzymać to wszystko w tajemnicy poprzez rozsiewanie plotek, kłamstw, a nawet ujawnienie prawdziwych informacji przez takie jednostki jak Tyron. Więc nikt w to nie wierzy. Właśnie tak, wszyscy wierzą, że to tylko chora wyobraźnia szaleńców i paranoików. Czy to wszystko prawda? To dobre pytanie. Nie powinniśmy zbyt chętnie wierzyć tylko dlatego, że chcemy, aby to była prawda, ani zbyt chętnie odrzucać, ponieważ chcemy, aby to było nieprawdą. Musimy pozostać neutralni w naszym poglądzie na sprawę. To absurd. Albo coś jest prawdą, albo nie. Więc to wszystko nieprawda. Cóż, przynajmniej część. Dostarczę prosie dowodów. Nagłośnię to całą sprawę. A co masz? Nic. Masz dziennik, który pozostawiono specjalnie, abyś go znalazł i w dodatku może być napisany w zeszłym tygodniu. Co widziałeś? Cóż, z tego co ja wiem, nic więcej niż stary magazyn, nic oprócz tego, co posunęła ci twoja chora wyobraźnia. Czemu to robisz? Wciąż potrzebujemy nowych neofitów, żeby głosić prawdę. Może im masz prawdziwe informacje, ale nic nie wiesz. Co z tego, co ci powiedziałem, jest prawdą? Nie krępuj się opowiadaniem wszystkiego, co ode mnie słyszałeś. Z pewnością prasa chętnie wysłucha twojej opowieści. Może. Życzę miłego dnia. Bo się z tobą rozmawiało. Życzę miłego dnia. No cóż. No dobra. To chyba byłby koniec tej sprawy. Trzeba by znaleźć jakiegoś... Jakiegoś... Jak to się nazywa? Dziennikarza. Ty jesteś dziennikarzem? Jestem mistrzem... Nie. Zresztą nawet nie wyglądasz na dziennikarza. To pewne kolejne miejsce zbrodni. Adam Maxwell. Nie wiem, kto to jest. Dobra. Nie wiem, gdzie można znaleźć jakiegoś dziennikarza. Kolado nie. Poszukamy jakiegoś. A cóż to jest? Jakieś dziwne miejsce. To pewnie jakieś muzeum, tak? Muzeum Koladońskie, tak. Nic ciekawego. Idziemy dalej. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś dziennikarza? Nie wiem. To jakiś ładny pan? Tylko przechodzień. A ty kim jesteś? Hmm.
Nie wiem, co to za gość, ale chyba nie jest dziennikarzem. Okej. Dobra. Poszukam go kiedy indziej. A tymczasem zajrzę jeszcze do państwa, do pani Misk i zobaczmy. Aha! Co to jest? Weasley Carrington 25 Dragon's Turban Caladon. To adres, w którym mieszka ten cały Weasley. Przyjrzymy się jego miejscu zamieszkania później. Póki co możemy się zbierać z Caladonu. I przejdę się brzegiem, poszukam paru rzeczy, może znajdziemy coś ciekawego. A może nie. Parę guzców. No się zaraz wysra z amunicji. Okej, tajemnicza lokalizacja. Zajrzymy tam później. Okej. Ostrze brzytwy. Właśnie tutaj chciałem trafić. O, beczka. Zobaczcie, jak fajnie. Nic fajnego nie miała. O, kolejna beczka. No, no dobra, to już mamy jedzenie za krychę i nie mamy również wrak okrętu. Aha. Okej. Nie wygląda najlepiej. Ta. Mapa świata jest niedostępna. Ciekawe czemu. Dobra. Przeszukajmy, może znajdziemy jakiegoś rozbitka. Rozbitku. Drewniana tarcza. O, to fajnie. Co, nie mam. Nie mam za bardzo tarcz. No ma miecz, ale nie ma tarczy. Virgil, masz. Masz poniszczoną drewnianą tarczę. Ciężkie one są? Nie są takie ciężkie. Ale wezmę parę. Ty nie masz tarczy. A przydać się? Okej. Daję radę. Okej, to był treściwy upgrade. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Wodę. Fajnie. Kolejna skrzynka. Miecze. Niezbyt przydatne. A co tam? Ej, przepraszam. Mikstury. To wezmę sobie. Kolejna część ukrętu. Coś musiało go przepołowić w pół. Świąteczna sukienka. Perfumy, poranna gwiazda i pierścień wezmę. Pewno ktoś się znajdzie. Kupiec chętny jakieś. Ozdobna skrzynia. Okej. Strzały. Krótki łuk. I zobaczmy, co my tu mamy. Czy możemy tu wejść? O, jest jakoś... Księżniczka Aria. Czy my znamy jakąś księżniczkę Arię? Chwila. Hmm.
To może być córka króla Pretora. Mamy jej amulet. Lariu, mej lubej książę, August Farad. Okej, okay. No to wiemy, że to na pewno była ona. Wiemy, że płynęła do Farada. I w nie najlepszą pogodę. Otóż, przyjdzie nam Pretorowi przekazać złe wiadomości. Okej, okay, ale najpierw muszę komuś przekazać część tych potek leczących. Ponieważ niezły mi się tuż bałagan zrobił w ekwipunku. Przeznałem się jakiegoś złomiarza, który mi poskupuje większość tych rzeczy. Serio. Może jakiś będzie w Rosenburg. Zobaczymy. Ponieważ tam zmierzamy. Mapa nie jest dostępna. Okej, okay, już jest. Już jest. Rosenburg jest tutaj. Może się przejdę tędy. Aha. Okej, okay, wyszedłem jakby z drugiej strony. Serio? Serio? Ogro. Świetnie. Nie urządziłaś. Że przejdę dalej w prawo, to może dojdę jakoś. Nie. Okej. Okay. Będziemy musieli jeszcze raz się przeprawić do Caladonu. Znajdziemy jakąś drogę, żeby tam wrócić. O, gra nas teraz całkiem nieźle oszukała. Czekali, moglibyśmy zajść do Pretora, wstawić mu ten amulet. I co już jeszcze zrobić? No i znaleźć jakiegoś złomiarza, który nam poskupuje ten cały złom. Okej, okay, ale to już w następnym odcinku. Kiso, dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.